pan Tomasz Madras, wicewojewoda. Proszę. Poproszę pana Łukasza Siekierko, wiceprzewodniczącego Sejmiku. Poproszę panią Joannę Truszkowską, wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku. O inauguracyjną strzał do bramki proszę pana Grzegorza Rzechowskiego, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wysokie Mazowieckie. Poproszę pana Krzysztofa Czajkowskiego, kierownika placówki terenowej KRUS Wysokie Mazowieckie. Proszę księdza kanonika Antoniego Loro. Poproszę przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Witolda Sienickiego. Poproszę pana Tadeusza Rupińskiego, radnego Rady Miejskiej w Czyżewie. O strzał do bramki poproszę pana Radosława Kaczyńskiego, radnego Rady Miejskiej w Czyżewie. Poproszę pana Marcina Pieńkowskiego, komendanta gminy Ochotniczych Straży Pożarnych. Poproszę pana Jerzego Pakiełę, członka zarządu Rady Powiatu. Poproszę pana Mariusza Laskowskiego, prezesa klubu sportowego Orlen Czyżew. Następnym strzelcem będzie pan Karol Styś, wiceprezes klubu sportowego Orlen. Poprosimy również pana Sławomira Hendoszko, wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Czyżewie. Poprosimy również pana Roberta Krakówko, tym razem w roli nauczyciela wychowania fizycznego.
Poprosimy również naszych uczniów. Tym razem zapraszam Arkadiusza Saniewskiego. Oraz Szymona Kurkowicza.